Starałem się mówić o czymś, co od dość dawna mnie nurtuje, czyli o relacjach między religią a nauką. Starałem się uporządkować tutaj bałagan pojęciowy, który panuje. Temat bardzo ciekawy, ale tak obszerny, że wymagałby dużo więcej spotkań, bardziej szczegółowych. Najciekawszą sprawą chyba było poszukiwanie możliwości porozumienia się, a właściwie zdefiniowanie olbrzymich różnic pomiędzy teistami i ateistami i ich interpretacją świata, tego co dostrzegają. Wydaje mi się, że autor w dosyć ciekawy sposób, głęboko analityczny, przedstawił różne wizje i różne informacje, które do nas docierają. Natomiast zabrakło troszeczkę żywiołu nawiązującego do głównego tematu, jakim było nasze spotkanie. Wydaje mi się cały czas, że istnieje pewien możliwy związek pomiędzy nauką i religią, a właściwie interpretacją religijną otaczającego nas świata. Nauka i religia, czy są zgodne, czy niezgodne, czy są skonfliktowane, czy nie są skonfliktowane ze sobą, to jest bardzo dużo do powiedzenia. I w tak małym kawałku czasu nie da się tego wszystkiego powiedzieć. Tematy trudne i to zresztą było widać w interesującej dyskusji, która na sali się wywiązała. Cieszy mnie, że byłem w tym miejscu i w tym czasie, bo to jest dobre miejsce i dobrze, że w czasie Festiwalu Nauki coś takiego się dzieje. Acz i tu pani profesor Magda Fikus bardzo rozsądnie powiedziała, że być może należałoby wybierać nieco mniej kontrowersyjne tematy niż mój. Błędem jest moim zdaniem właśnie to, że pan czytał tego dużo za dużo, bo my na ogół mamy spotkania takie, że 20 minut powiedzmy ktoś przedstawia problem, a potem wszystko się opiera na pytaniach i dyskusji. Spotkania w kawiarni naukowej bywają mniej lub bardziej ciekawe, natomiast są popularyzatorskie i uważam to za bardzo dobrą, bardzo fajną inicjatywę. Czasami korzystam z tych spotkań, w zależności oczywiście od tematu, nie wszystko wszystkich interesuje. Natomiast bardzo to pochwalam i myślę, że byłbym zadowolony, gdyby była kontynuacja tego.